Jest! Jest! Może o to chodziło! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Ark. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą przygodę ze zbieraniem materiałów do przywołania naszej kochanej Brood Mother. Kochanej, nie wiem czy tak bardzo kochanej. Żeby ją zabić i mały przypał jest. Nawet bardzo duży bym powiedział, ponieważ jak widzicie jest tu tylko franek. Nie ma mojego Argentavisa. Jest bardzo, bardzo niefajnie. Mianowicie poszedłem przed sekundą wyekspić sobie mojego Goodhealtha. I niestety mój Goodhealth nagle zapragnął zaatakować dwa brontozaury. Znaczy w sumie to była moja wina, ponieważ wyszedłem sobie podekspić mojego Goodhealtha i przy okazji pozbierać parę primitów, które zawsze się przydadzą. I przez przypadek spadłem do wody. Gdy spadłem do wody, po zabiciu jednego brontozaura, atakowałem jeszcze dwa brontozaury, które niestety zaczęły bić mojego Argentavisa po tym, jak z niego spadłem. On zaczął świrować, kręcić się w kółko, nie wiedział, co się dzieje, no i niestety poradziły sobie z nim dosyć szybko, bo już miał połowę HP, gdy do niego spadałem, miałem uciekać. Niestety los chciał, że z niego spadłem. Poczekajcie, jeszcze sobie zrobię przy okazji jakąś pochodnię. Czekajcie, gdzie to się jest w ogóle? Torch. Jest potrzebny wood, flint i stone. Okej, podchodzimy sobie. Jakieś skrzynki, gdzieś tu powinniśmy coś mieć. A, i właśnie, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, jak widzicie teraz skrzynki wszystkie są na Legion. Czyli to oznacza, że ja z Plagą i Pawłem jesteśmy teraz w jednym trybie i wszystkie rzeczy są z nami połączone, żebyśmy w końcu mogli zagrać razem. Ponieważ moi wcześniejsi koledzy z trybu przestali już grać. I stwierdziliśmy, że połączymy w końcu siły, żebyśmy nie mieli problemów z robieniem różnych rzeczy wspólnie, no bo to bardzo, bardzo utrudniało nam rozgrywkę i teraz zacznę po prostu grać z chłopakami sporo częściej, żeby to ogarnąć, plus jeszcze nagrywanie tego dojścia do Brood Mother. O Jezu, jak jasne, jak pięknie. Jak zresztą widzicie, troszeczkę się polepszyła na pewno grafika dzięki Paradoksowi, który podpowiedział mi, żebym sobie pozmieniał różne rzeczy, ponieważ wyszedł nowy update. I teraz znowu zmniejszyły się wymagania. Została troszeczkę gra zoptymalizowana. W ogóle nie wiem, czy na franku będę mógł używać pochodni. Mam nadzieję, że tak. Halo, franek. Ride that franek. Oh yes. Dobra, franek nam troszeczkę rozświetlać będzie drogę w tym momencie. Gra została troszeczkę zoptymalizowana, więc łatwiej będzie wam też ją włączyć, jak i u mnie będzie ona lepiej wyglądać, jak i u wszystkich w sumie. Okej, okay, napełnijmy sobie bukłak, napijmy się wody i ruszamy na franku po primity. Primity i nogi. Nogi tyranozaura i ewentualnie, jeśli znaczy nam czasu, to pójdziemy jeszcze zebrać parę megalodontów, które są potrzebne. Jest potrzebne, z tych właśnie materiałów jest potrzebne 8 megalodontów plus 4 nogi T-Rexa. Co to się stało? Franek nabił level? Brawo, Franku! 92 level. Do czego my tu ci dodamy? Do health'a czy do staminy? W sumie się zastanawiam. Movement speed też by ci się przydał. A! O Jezus, ile tyś tych tam leveli nabił, przyjacielu, złoty. Franek 94? Trzeci. Okej. Okay. Dla mnie subcio. Zaraz jeszcze ci pomożemy. Włączę pochodnie. W ogóle jakoś dziwnie ta pochodnia działa, tak jakby pod nogami mu świeciła. No nic, trudno. Okej, okay, rozejrzyjmy się z jakimiś T-Rexami. Z tego co wiem, T-Rexy powinny być gdzieś w tę stronę. Tu jakieś spinki zaraz powinny być. Ewentualnie jeszcze jest bardzo dużo T-Rexów pod czerwoną wieżą, z tego co pamiętam, więc możemy iść mniej więcej w tym kierunku. Tam też można zahaczyć jakieś, mówię, megalodony. O, widzimy pierwszą spinkę. Chodź tu, frajerze. Jesteśmy blisko zielonej, nie wiem, zanim my dojdziemy do czerwonej, też może trochę nam zająć. Chodź tu! Poznaj moc Franka! Jego oksów. Brawo, Boże, Franek, ty głupku! Ciekawe, który level jest tej spinki. O, ale się pięknie zalał krwią. 8 level. To jest w ogóle chyba ten, co z Plagą na live'ie próbowaliśmy go ogarnąć tam, żeby oswoić. Głośno wam troszeczkę, bo
Podczas próbowania troszeczkę zmieniłem wolumę, głośność. O, teraz powinno być lecie git. Tu są jakieś brontozaury. Co to? Halo? A, dilosy, Boże, już myślałem, że to są te śmierdzące mrówki. One są przerąbane. Tych mrówek jest naprawdę od zarąbania. I tak je znerfili już troszeczkę, bo je było bardzo, bardzo ciężko przeżyć, gdy atakowały cię takich 10-20 mrówek, to była jakaś masakra. Wy sobie nie przyjść. Co tu się dzieje? Franek jest zaślepiony? Co to za dziwne oko? Bronto! Przepraszam, czy jest to jakiś T-Rex? Halo? O, rozpierdziel. Kiro, to jest piękne, Boże, jak ja kocham Franka za to, co właśnie on tu robi. I mam na tyle HP na Franka. Ała, Boże, ile tu jest. Za good healfa, dziady. Zemsta jest słodka. Gandalf, przyszedłem cię odbić. W sumie już nie żyjesz, także cię nie odbiję, ale przynajmniej mogę się zemścić. Okej. Jeny, Franek już level wpierdzielił. Jezu, jak to szybko leci. W ogóle zastanawiałem się, czy nie nabić na Franku z jakiegoś 150 levela, żeby był takim pożeraczem wszystkich. Widzieliście w sumie Argenta Visa Reda, właśnie zapragnąłem sobie, żeby mój Argenta Vis Goodkill nabił spory level, właśnie taki 160, myślę, 140, no. 180 myślę, żeby nie udało mi się osiągnąć, ale taki 140 bym był bardzo z niego zadowolony. W ogóle musimy ogarnąć jeszcze po drodze jakieś ognisko. Zaraz zejdę tutaj, tylko bo ubiłem to Brutusie. I spróbuję ogarnąć właśnie jakieś ognisko. Z tego co pamiętam, to było potrzebne tam parę kamieni, chyba para 16, trochę drewna i taczu, także wszystko mamy tutaj w pobliżu. Epickie walki z brontozaurami. Franek, ale będziesz dokoksany niedługo. Nikt ci nie podskoczy. Nawet sama Alexa, mówię ci. Wszystko pakujemy teraz movement. O, już połowę levela następnego, elegancko. Okej, zobaczmy. Patrzcie, ile w ogóle jest skóry na Franku. O, i upieczony. Upieczony Prime Meat. Dobra. Zerknijmy, co jest nam potrzebne do stworzenia ogniska. Ognisko było gdzieś na samym dole. O, i tu też możecie zobaczyć, jak dużo mam już rzeczy blokowanych. Jest mi potrzebny tylko touch. Resztę materiałów mam przy sobie. Super, bardzo się cieszę. Brawo, diabeł. Masz resztę materiałów, ale nie masz podstawowego. Pickaxe'a. Gratuluję. Co to syczy tak bardzo obok mnie? Mam nadzieję, że nie coś, co chce mnie zjeść. Jak też widzicie, mam na sobie skórzaną zbroję, a nie moją ironmanową. Ponieważ gdy byłem na wakacjach, ktoś twierdził, że mnie rozbierze do naga. Jak widzicie, bardzo dobrze mu się to udało. Obudziłem się po 10 dniach całkiem nagi, praktycznie między skałami. Gdzieś w ogóle wylogowałem się w innym miejscu, ktoś mnie przeniósł. Takie rzeczy się działy. Dobra, mam jedno ognisko. Kurde, czy się zastanawiam, czy nie zrobię jeszcze jednego, bo w sumie mam sporo kamieni przy sobie. Tak na zapas. Dobra, pukniemy jeszcze parę razy. Na zapas. I tu jest brąz, zaraz go dorwiemy. Okej, najpierw posadźmy sobie to ognisko jedno, żeby powoli smażyć te premity. I w ogóle właśnie też jak wsadzimy sobie usmażone premity do naszego brontozaura, to będziemy mieli Light a fire! Halo, halo, Franek. To będziemy mieli, moi drodzy, więcej czasu, że ten premit po prostu więcej czasu przetrwa. Okej, będziemy wrzucać po 2, usmażymy z 6. Człowieku, bo mi się tu ekran trzęsie, nie mogę wsadzić mięsa. Zaraz cię będę musiał zjeść chyba za karę. No i chyba tak zrobimy. Jesteś irytujący. Nienawidzę wszystkich brontozaurów. Od dzisiaj będę wszystkie brontozaury od razu wcinał. Jeśli będę na Franku obok. Kalo, Franek! Wstać ty! Głąbie! Z tego połychtałem jego ego moimi wielkimi szczękami. Bronto, frajerze. W ogóle jestem cie... O, 63 level. Jestem ciekawy, ile zająłby mi takiego właśnie brontusia oswoić. Przepraszam, gdzie jest moje ognisko? Halo? Halo? Franek, czy zażarłeś ognisko? Franek, dlaczego zjadłeś ognisko? Oddaj to ognisko. Wyjmij je z brzucha. Halo, Franek, głupku. Czemu zjadłeś ognisko? Co tu się stało przed sekundą? Franek! Co? Jak to się stało? Jakim cudem? What?
Okej, okay, nie, no dobra, to musimy w takim stare. W takim się bądź razie zrobić jeszcze jedno. Ale jesteś głupi, Franek. Ja rozumiem, że jesteś głodny czy coś takiego, ale ile masz żarcia przy sobie? Jesteś mięsożerny, a nie ogniskożerny. Ja pierdykam, człowieku. Człowieku, dinozaurzy ty, głupi. Głupi głupku ty. No i teraz potrzebuję wooda, bo wsadziłem wszystko do ogniska. Gratuluję ci, Franek, naprawdę, uszanowanko. Nienawidzę cię teraz. Nawet nie mam wooda, żeby zrobić siekierkę. O, dobra, jeden. Tacz, tacz, proszę, szybko, drewno, jeps. O, dwa drewna, pięknie. Franek, masz zakaz jedzenia ognisk, czaisz, banie? Nie ma, nie można jeść ognisk, bo kamienie źle na trawienie są. Źle działają na trawienie. Ja później się dziwisz, że tyle kup skawalisz. Co 5 minut. Gratuluję ci, że będziesz miał sraczkę po tym ognisku. Gwarantuję. Okej, okay, czekaj. Dobra, zróbmy sobie tak, że na początek może zróbmy kifol jakiś. Halo kifol, co jest na kifol potrzebne w ogóle? Nie kifol, kifol mam już. Hatchet! Jej, jeden wooda tylko. W ogóle zapomniałem, że mam przy sobie jakieś dziwne materiały. Ponieważ poszerzyliśmy troszeczkę chatkę. Tą ze stołu, na którą zaczął budować flaga. Plaga. I zapomniałem odłożyć parę rzeczy, no ale nic. Spieszmy trochę, uda. Szybko, a w ogóle musimy się śpieszyć, zapomniałem, że ten... Które mi tak szybko zbiera. O, jakie piękne serduszko. W ogóle, bo ostatnio w update'cie właśnie nie piszę już, że są made boosty, tylko jest takie serduszko, to oznacza w sumie to samo. Ale w sumie lepiej to wygląda. Wizualnie. Okej, okay, mamy drewno. Zapalmy już. Franek, podejdź tu do mnie, albo ja do ciebie w sumie podejdę, już się nie fatyguj. Daj mi te primity, panie. Ale tam były primity, które... O Jezu, Franek. Mówiłem, to jest nasze ognisko. Gratuluję ci, Franek. To jest ognisko i dwa primity. Jesteś się dumny? Okej, okay, usmażmy jeszcze raz. Usmażmy tylko tak z 6 mniej więcej. Już nie będziemy też zanudzać całego odcinka tym, że będziemy zbierać mięso. Mieliśmy bić T-Rexy. Alo, alo, Franek. Daj mi dalej. Prime Meat. Ty usmażony cały czas siedzi sobie. Okej, okay, jeszcze jeden. Boże, ile ty tego żeś nazbierał? No w sumie po 7 leciało z jednego tego. Ile już się zepsuło? Z tego co pamiętam, Prime Meat wytrzymuje w dinozaurku 1,5 godziny. Już wcześniej trochę... Jezu, co ty robisz, diabeł? Przestań wyciągać surowe mięso z ogniska. A ja grałem troszeczkę właśnie wcześniej, mówię, jak spiłem sobie. O Jezu, nie zdążyłem. Ale Lipton. O Jezu, żebym to tylko zdążył. Ja no, myślę, że z tym damy radę. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Chodź jeszcze jeden, chociaż. Się zaraz zaczną palić. Hop. Prime Meat i usmażmy jeszcze te dwa i idziemy szukać T-Rexów. Mamy około 15 minut, żeby znaleźć... Myślę, że tak z 3-4 T-Rexy starczą, żeby... Myślę, że starczą z 3-4 T-Rexy, żeby zebrać te wszystkie ich łapki na spokojnie, bo czasami właśnie lecą po dwie, a czasami w ogóle z T-Rexów nie leci. Tylko muszę pamiętać, żeby ich nie zjadać, bo to będzie trwało wtedy wieczność. Halo, halo. Pteranodon. Który masz level 16? To nie chcę cię. Dzień dobry, czy usmażyło się już? Jest, jedno mamy usmażone. Czy już mamy 4 mięsa dodatkowe, jeszcze w lodówkę mamy zrobione, tam jest 9. Będziemy coś tejmować niedługo. Nie! Dawaj! O, oh, shit! Dobra, to już nie ma sensu, bo one się będą zaczynały psuć wszystkie powoli. Chodź tu, Franek, głąbie, zjadaczu ognisk. Wejdźmy sobie na ciebie, kliknijmy sobie inventory, wrzućmy to, żeby dłużej wytrzymało i lecimy dalej na nasze T-Rexy. W sumie z tego co pamiętam, T-Rexy są gdzieś właśnie w tamtą stronę do przodu. O, brontozaury! T-Rexy są... Halo, proszę bez zwiechów. Są mniej więcej w tym kierunku. Opalala. Co to za walka? Już się wszczęła. Przepraszam bardzo, Franek, przecież jeszcze nic nie zaatakowałeś. Bronto 42 za Aslana!
i Gandalfa. Co? W ogóle trzeba zmienić Frankowi, jeśli już był jeden good kill. Trzeba będzie mu chyba wymyślić jakąś... Mega ne... Co ja zabiłem? A, mrówkę, dobra, to są mrówki. Coś tu się dziwnie... A, mrówki biją mi tego... Franka. Właśnie o tym mówiłem, że ich nawet nie widzisz, one nawet spory damage mają. Jeśli ja bym był na podłodze, to pewnie już by mnie zadźgały. Szkoda, że nie można ich stejmować, jakby się takie mrówki zebrały. A to jest jeszcze coś innego. To są mrówki, a te latające to jest jeszcze coś innego. Cholera. Tydzień nie ma człowieka i wielkie rzeczy się dzieją. W ogóle słuchajcie, jest taka sytuacja, że wchodzę sobie po wakacjach do domu. Nie mogę nic znaleźć w ogóle, mówię, a nagram jakiś materiał. Wszystko jest w moim pokoju gdzieś pozamiatane. Tu jedna lampka gdzieś zabrana, druga też. No wie masakra, no dzisiaj nic nie nagram. Na szczęście mi się udało ogarnąć mniej więcej wszystko. I się zabrałem do nagrywania. Same nieszczęścia po tych wakacjach. Pronto 12 level. Kurde Franek, chociaż jakbym mógł ci dać te premity, ale będziesz dużo kupy robił, jeśli nakarmię cię automatycznie. Kurde, powiem wam, że tak. Ostatnio jednego T-Rexa widziałem po tamtej stronie właśnie, ale to on padł w tamtym momencie, gdy biłem się Argentavisem, więc nie mam teraz sensu w ogóle tam chodzić, bo myślę, że tych T-Rexów dalej, więcej T-Rexów tam nie będzie, bo one się tu mniej więcej rzadko spawnią, bo raczej brontozaury wszystkie wybijają, jeśli mają tylko szansę. Więc najlepszym wyborem będzie pójść teraz tutaj w lewą stronę. Robo Franek, będziesz coraz szybszy. Jestem ciekawy, jak będziesz reagował, jak będziesz miał jakieś 200 speeda. Będzie trzeba ci tak zrobić. Okej, okay. Where do we go? A, okej, okay, dobra, jesteśmy na dobrym tropie. Tu gdzieś będą tyranozaury na 100%, bo to jest plaża, co jest tak bardzo, bardzo dużo brontosów. To przy okazji jeszcze level nabijemy Frankowi. Wydaje mi się, że na brontozaurach właśnie najszybciej level leci, bo jednak są największe. Już tam tak wynika też z obserwacji. No i T-Rexy też bardzo dużo levela dają, no z wiadomych przyczyn. Franek nie ma po prostu na Franka żadnego T-Rexa. Z każdym sobie poradzi. Też się zastanawiałem właśnie, czy nie dodać troszeczkę więcej jeszcze mu do ataku, bo w sumie ma ponad 1000... A, co to? Czy nie jest to ta osławiona arena? Nie, no wydaje mi się, że nie. W ogóle też jeśli chodzi o właśnie tą arenę, o której mówiliśmy wam z Fragon, gdzieś podobno ona jest i właśnie idziemy w jej kierunku mniej więcej. Tu gdzieś ona podobno była. Zobaczymy, może się uda ją spotkać, to od razu bym wam ją pokazał. No, Franek, gruba się. Potrzebujesz bardzo, bardzo dużo speeda. Jak będziesz zarąbiście szybki i zarąbiście silny, to żeś nie umierasz, mój drogi przyjacielu. Zrobimy sobie wyścigowego T-Rexa Franka. Okej, okay, jest następny brontozaury. Jak są brontozaury, no to właśnie będzie ciężko z T-Rexami. Zazwyczaj jak są T-Rexy, przy tym to od razu atakują, a że brontozaur się spawni tak od 3 do 4 zazwyczaj obok siebie w takich wysepkach, to T-Rexy mają średnią szansę do przetrwania. No i jak zwykle moja echolokacja mnie zawiodła, ponieważ poszedłem sobie nie w tym kierunku, co chciałem. Zamiast do czerwonej poszedłem do niebieskiej wieży chyba. Maj, bardzo... Co to? Jezu, myślałem, że to T-Rex. To bronto, trochę mała wiesz, miała T-Rexa. Umrzyj! Okej, okay, dzięki. Dobry. Będę musiał sobie teraz pozbierać te premity. Ciekawe, właśnie to jest najgorsze, że one mają tylko 10 minut tego, żeby je usmażyć, ponieważ później się rozpadają i że nie się nie stakują, jakby się stakowały, to by było po prostu no cud na ziemi. Wszystko by się tak ładnie, wszystko by się tak ładnie tejmowało, że ho, ho. W ogóle też dostałem informację również od Paradoxa i od jego kolegi, niestety przepraszam, ale nie pamiętam jego niku.
że teraz im więcej potwór ma życia przy tejmowaniu, gdy upadnie, tym większa, szybciej go będziemy tejmować. Czyli jeśli ma 100% życia, to będziemy jakieś 100% jego tejmować, jeśli 50% to 50%. Coś takiego. No tak zrozumiałem, jeszcze dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Się okaże dopiero przy tejmowaniu Argentavisa. Ale coś mniej więcej w tym stylu jest. No halo, gdzie są T-Rexy, gdy są potrzebne? Co tu się dzieje? Wiecie co? Zrobimy inaczej. No to zrobię sobie teraz cięcie i poszukam jakiegoś T-Rexa. Albo łąki z jakimiś T-Rexami, gdzie jest ich mniej więcej spora, bo... O! Nie! Nie zrobię cięcia! Mam cię! Gotcha, bitch! Ale ładnyś. Jesteś biały w sumie. Jakiego to bym przygarnął. I właśnie o tym mówię. Widzicie, że to jest od cholery brontozaurów i one go zaraz by zjadły. No i zobaczymy. W ogóle może zrobimy inaczej. Franek, jesteś ustawiony na jak? Franek jest ustawiony na... neutral. Dobra, niech będzie na neutral. T-Rex, frajerze, chodź tu. Kom tu, papa. Ała. Franek, atakuj. On mnie uderzył, czyś to widział, Franek? Proszę, proszę go ugryźć. Franek, nobie, podążaj za mną. Halo? O, dziękuję bardzo. Teraz gryź. No, uderz mnie też. Dobra, pięknie. Franek, gryź. Pięknie, Franek. O nie, 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 to jest głupi pomysł, wracaj. Stój. Stój, Franek. Nie możesz go zjeść. Muszę pamiętać, żeby on, że nie może on go zjeść. Będzie straszna lipa. Ale pięknie wygląda, zakrwawiona. Stój! Ani mi się waż. Prr-pyr. Prr-pyr. Stój tam. Prr. Nie prr-pyr. Okej, zejdźmy. Jest. Ma dwa Tyrannosaurus army. Okej, czyli jest nam potrzebne jeszcze dwa dodatkowe. Miejmy nadzieję, że uda się je znaleźć. Dobra. Teraz zasłużyłeś, Franeczku. W sumie wziąłeś tego leszcza na strzała. Nawet nie wiem, który miał level. Nie zwróciłem uwagi. Jeszcze jeden taki, bo Franek jest głodny. Zaraz tu Brontusia też uwalimy. Jak na złość, zawsze gdy szukasz tych T-Rexów, nigdy ich nie możesz znaleźć. To jest masakra jakaś. Co? Jakim cudem? Zdeptałeś coś? Bronto! Dobra. Następny Bronto do tyłu. O, kurde. Okej, czyli jeśli to był jeden T-Rex, to znaczy, że szliśmy w dobrą stronę. Miejmy nadzieję, że spotkamy tu coś jeszcze. Jezu, jaką pięknie wszystko zmiata. Powiem wam, że nigdy mi się to nie znudzi. Gdy pierwszy raz spotkałem Franka, gdy go oswoiłem, wsiadłem na niego. Pierwsze 2-3 godziny po zdejmowaniu to chodziłem i zabijałem po prostu wszystko. O, raptorki jakieś tam są. Ganiają. A, bo co, wiecie co, zostawimy je, może ich się zdejmuje później. Jak tu wrócę. Zaczyna się już fajnie biegać Frankiem, podoba mi się to. Zaczyna się już fajnie biegać Frankiem, bardzo mi się to podoba. To właśnie to jest straszny minus T-Rexów. Że one są tak cholernie wolne, że przemieszczanie się nimi to jest jakaś katorga w ogóle. Jeśli chodzi właśnie o przemieszczanie prejmitów czy coś takiego. Najlepsza jest taktyka, gdy ktoś jeszcze lata na Argentavisie, którego niestety nie mamy. Tutaj koło się zamyka, bo zbieram prejmity, w którym się dobrze zbiera właśnie z Argentavisem, żeby zdobyć Argentavisa, bo oczywiście ktoś go zabił. Sam go zabiłem. Brawo, Franek! Jesteś po prostu, masz tak wyrąbane na swoich wrogów, że srasz podczas walki. Gratuluję ci. Machiną, człowiek. Dobra. Zaraz kolejny level. W sumie nabiliśmy dzisiaj Frankowi już 6-7 leveli. Szybko poszło. Ciekawy jestem, ile mogę mu maksymalnie wbić. Tam mówiłem, że 90 chyba. Na którym go złapałem? Na 70 chyba. Dawaj, Franek, level up. Gratulacje. 97 level Franek. Movement już 120. Myślę, że chciałbym mu tak do 200 dobić tego movement speeda.
No jeszcze potrzebny nam jest tylko jeden Rexio. Tam jaka zacięta walka Raptora z T-Rexem. Z T-Rexem. Nie T-Rexem, tylko Trajkiem. Boże, co ja mówię? Trickiem. Tutaj też w ogóle ile tu jest Raptorów? Ja pierdykam, bo ja potrzebuję T-Rexa. To nie mogę znaleźć żadnego. Ja tak się nie bawię. To jest nie fair. No znowu Raptory. Ostatnio szukałem dla Pawła Raptora. I nie mogłem żadnego znaleźć. Teraz nagle jest 10 Raptorów dookoła. Ark, Boże, ty świnio. Halo, klatki, proszę wracać. O. Czy tu znowu jest jakiś Raptor? Podobno? Teraz się dowiemy. Parazaur. A nie, to jest tam Mega Neura. W ogóle doszedł jeszcze jeden nowy dinozaur. Jest to jakiś wąż rzeczny. Tururu, tururu. Znaczy jest jakiś morski wąż. Nie mam pojęcia, co on robi. Czy da się go oswoić? Miejmy nadzieję, że tak. O Jezu, jaki duży poziom miałeś. W sumie to mógłbym cię ogarnąć. Ale już trochę za późno. Teraz jaka to jest... Gdzie jest ta wieża w ogóle? Przecież szedłem cały czas do środka wieży. Aha, widocznie jest za tym. No, jest za drzewami tam. Jest mi ciężko zobaczyć, jaka ta wieża... Jaka to jest wieża. Wydaje mi się, że niebieska, bo ostatnio jak szedłem w tym kierunku, to była wieża niebieska. Spotkam jakiegoś T-Rexa jeszcze. Mrówki! Jezu, 87 poziom. Jestem ciekawy, kiedy spotkam, nie wiem, czy wam już to mówiłem dzisiaj, nie pamiętam, ale chłopaki mówią, że coś się ostatnio stało na serwerze i można spotkać nawet tutaj T-Rexy i inne takie na levelach powyżej setki, nawet 116, 130. Także uzyskanie teraz dinozaura na 200 levelu jest możliwe, co chyba każdego cieszy. Chciałbym takim 200 frankiem popylać. Boże, jakby to zabijało. Przecież ja bym mu z 300-400 speedu dał. Przecież to by się pięknie chodziło. Wiecie co, wejdziemy troszeczkę w głąb lasu. No bo przy brzegu widzę, że nie ma tu nic ciekawego, a dużo T-Rexów właśnie biega przy lesie, jak przylatywałem Argentavisami. Takie białe skurczybyki zazwyczaj latają. Właśnie nie wiem, czy to jest czymś uzależnione, ale często właśnie przy brzegach są, z tego co zauważyłem, jest więcej takich właśnie kolorowych T-Rexów, a w lesie zazwyczaj są białe. Może to jest tylko przypadek, ale no... Takie są moje spekulacje, okej. Okay. Nie no, cholera. Brontosy jakieś tam są, to może coś... Coś tu może będzie. O, jest karno, jest dobrze. W ogóle jestem też ciekawy... Jak oswojony karno się zachowuje, bo w sumie przeskoczyliśmy karnusie. Tylko fajnie by było właśnie... Z czym to się tam bije? Z Ankylo. Franek! Boże, dlaczego ty zawsze w takich decydujących momentach musisz to robić? Olo! 33. Franek, ty mordercy. Oleś się odleciał, panie. Właściwie się gacie rozmazały. Nie no, zwykłe trajki. Nic nadzwyczajnego. Przygryźmy się przez te drzewka. Miejmy nadzieję, że tutaj coś będzie. Czy kryje się tu jakiś T-Rex? Potrzebny mi jest jeszcze jeden z dobrym lutem. Halo. Only one. Jest! Jest! Boże, o to chodziło! Wiedziałem, że ty jesteś. I called it. O jeny. Jaką w ogóle ma poświatę? Nie wiem, czy to tak się słońce odbija? Ale ich tam gryzie. Jesteś brzydki, to cię zjem. Tylko przypłynę.
Czekaj, już płynę ci wpierdolić. Stój tam. Jaki zawzięty, jaki kozaczek. Boże, ile go tam w ogóle bije mobków. Sobie go tylko nie zdążyły zabić. Ale myślę, że może mieć spory level, bo naprawdę sporo wytrzymuje. A w sumie, wiecie co, popatrzmy sobie. Nie no, kurde, ładny jesteś, cholera. Jednak jesteś ładny, jak tak spatrzyłem z daleka, to nie byłeś za ładny, ale wyglądasz bardzo podobnie do Aleksy. Też mi się szkoda zabijać, przyjacielu. Czy w sumie nie przyjacielu. Dobra. Zobaczymy, czy będzie nas atakował, gdy wybijemy przeciwników. Dobra, z tego... No i chuj, zabiłem go. Nie jedz, zostaw. Franek, stój. Zakaz jedzenia innych T-Rexów, rozumiesz? No dobra, chyba że cię zaatakuje, to możesz się zemścić. Ale to już twoja sprawa, jak się tam ktoś zabije. O Jezu, jakiego ty masz luta, klubbucy. Jak na złość, co za małpa, no. A nie, ma, dobra, dwa tyranozaury z armory. Army, puh, armory. Trunk. Dwa łuki w sumie się przydadzą. Czy żółw? Oczywiście żółw, nie, fiomia. No i okej, weźmy sobie dwa łuki z nich. Z niego. Halo, Franek! Cip, cip! Jesteś. Okej, no to udało się. W ostatniej sekundzie. Mówiłem, zawołałem tego T-Rexa. On tu musiał stać. Ja wiedziałem od początku. Ja to przez cały odcinek zmierzałem po prostu, bo wiedziałem, że on będzie stał na drugim końcu. Franek, wyjdź z tego żywo, proszę cię. No nie rób siary. Franek! Dobra, i teraz ryknij, widzą tutaj na koniec odcinka. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz pójdziemy na Megalodona. Myślę, że z Megalodonami już pójdzie troszeczkę szybciej, ponieważ ich jest w sumie sporo w rzece i też leci zazwyczaj po jeden, dwa tetufy, także myślę, że szybko się to zbierze i najwyżej porobimy coś innego. A dzisiaj nam się przyfarciło, mówię, w ostatniej chwili udało nam się drugiego T-Rexa, tutaj jeszcze nam pod nogami siedzi, złapać. Teraz żegnam się razem z Frankiem. Ryknij, Franek. O, to chodzi. Także do następnego odcinka. Siemano!